Cześć Boże, witam Was, MC Stagmata i dzisiaj chciałbym powrócić do tematu Medal of Honor. A dokładniej, przyjrzeć się i omówić wszystkie dostępne klasy w multi. Więc jeżeli interesuje Was ten temat, to zapraszam serdecznie na materiał. A tych, których to nie interesuje, bądź nie wiem, no odstraszyłem ich, no w tej chwili serdecznie żegnam. A resztę zapraszam na materiał, no więc jedziemy. A więc witamy w Medal of Honor. Jak widzicie już, mamy tutaj wszystkie możliwe klasy w tej grze, jest ich 6, tak też pewnie zauważyliście. No i dobrze, weźmy się za ich omawianie. Pierwsza klasa to jest snajper, czyli standardowo dość. I co ten snajper nam potrafi? Oczywiście na jego wyposażeniu są karabiny snajperskie, bo jakże mogło być inaczej. Oprócz tego tam pistolecik, to wiadomo, to jest broń dodatkowa, tego nie liczymy. Co on tam jeszcze posiada? Posiada minę zbliżeniową, to jest fajną rzeczą. Możemy takie zasadzki robić, prawda? A jego zdolnością jest tryb zwiadowcy. I to sobie zobaczmy. Platforma ISR dostępna. No i tak właśnie wygląda tryb zwiadowcy. No jest to nic innego, jak po prostu możemy się położyć, rozłożyć tam sobie dwójnóżek i tak dalej. Po prostu mamy jakiś tam mniejszy odrzut, lepszą celność. Dobra, kolejna klasa to szturmowiec. Klasa standardowa, wiadomo, karabiny szturmowe, takie na wyposażeniu, najbardziej podstawowe, nie? I co on tam posiada? Posiada na wyposażeniu granat odłamkowy, czyli też taki najbardziej standardowy, wiadomo o co chodzi. A jego zdolnością jest granatnik. I to jest bardzo fajna rzecz. Zresztą zobaczcie. No. Tak jak właśnie mówiłem, to jest fajna rzecz. Ja od razu się przyznam, najwięcej właśnie gram szturmowcem, ale dlatego właśnie ze względu na ten granatnik. Mamy co prawda dwa naboje, ale to starcza, bo to jest spokojnie, one shot, one kill, jeżeli się dobrze szczeli. Tak na jedno życie bez problemu można szturmowcem dwóch gości uwalić i sobie jeszcze tam kogoś dodatkowo. Nie? Jest fajną klasą, nie? Dalej, saper. Saper jest moim zdaniem najbardziej ciekawy tutaj, w tych wszystkich. Bo tak, oczywiście tam pistolety maszynowe posiada. Posiada także jakieś tam szczelby, takie duperel. Co on tam ma dalej? Ładunek zdalny. To jest też fajne. To nie jest jak granat, prawda, że to rzuci mi gdzieś daleko. To jest dość blisko to rzuca. Ale to jest bardziej do zastawiania jakichś tam zasadzek, prawda? Waniemy gdzieś to, schowamy się z boku, poczekamy aż ktoś się wyłoni, detonujemy, poprawiamy karabinkiem tam po reszcie i mamy 4 kile na przykład, nie? Dobra, a jego zdolność to jest właśnie najlepsze. Jest pancerz balistyczny i to sobie zobaczcie. I tak właśnie prezentuje się pancerz balistyczny. No wygląda to trochę śmiesznie, prawda? Bo zakłada gość maskę i ma dodatkowe 100 punktów pancerza, nie? Czyli tak jakbyśmy mieli dwa życia na dobrą sprawę. No, wygląda to śmiesznie, ale to jest naprawdę przydatne. Zwłaszcza powiedzmy dla ludzi, którzy nie wiem, no dopiero zaczynają ze szczelankami, jeżeli tacy są. No to na początek taka klasa jest świetna, ma bardzo dużą wytrzymałość. No jedynym minusem tak jest właśnie ten, że podczas, jak zauważycie, tego pancerz balistyczny mam aktywowany, to poruszamy się dużo wolniej, nie? Dobra, kolejna klasa to jest KMista, czyli standardowo na wyposażeniu ciężkie karabiny. Oprócz tego tutaj bonusem jest to, że ma nieskończoną liczbę amunicji, czyli możemy sobie przeładowywać ile chcemy. Co tam dalej? Ma na wyposażeniu też mini granaty, to jest fajna rzecz. Po prostu rzucamy trzema granatami naraz. One mają trochę mniejsze obrażenia niż granat odłamkowy, ale za to mają dużo większy obszar, łatwiej kogoś trafić, nie? I co tam, zdolność klasowa to jest tryb wsparcia, to też zobaczmy. No, tryb wsparcia to jest bez rewelacji, po prostu kładziemy się, rozstawiamy sobie dwójnóg, mamy mniejszy odrzut, prawda, lepszą celność, no nic nadzwyczajnego, nie wiem, to jest zdolność specjalna, jest jakaś najmniejsza z tym. Dobra, kolejna klasa, zwiadowca. Też takie karabinki maszynowe, szybka postać, lekka broń. Oprócz tego na wyposażeniu ma granat błyskowo-hukowy, czyli jeżeli podczas gry zobaczycie taki biały ekran nagle, to znaczy, że ktoś wam walnął właśnie granat błyskowo-hukowy, jakiś zwiadowca, nie? A jeżeli chodzi o zdolności klasowe, mamy wzmocnioną amunicję i to jest też fajny bajer, to zobaczcie.
No i tak jak widzieliście, po prostu mamy jeden magazynek z 30 nabojami, które zadają większe obrażenia. I to jest fajne, na takim jednym magazynku można spokojnie czy gości skosić. Fajna rzecz. To praktycznie zakładamy, idziemy i... No ile zdejmiemy, tyle zdejmiemy, później nas zabijemy. Mniejsza z tym. Okej, okay. I ostatnia klasa to Commandos. Commandos także preferuje takie lekkie bronie, są pistolety maszynowe i tym podobne, jakieś karabinki automatyczne. Posiada na wyposażeniu standardowy granat odłamkowy, czyli rewelacji nie ma, ale za to jego zdolność jest bardzo ciekawa, jest to skaner sygnałowy i to musicie zobaczyć. No, jak widzicie, to jest po prostu, włączamy na chwilę, no bo długo to nie trwa, prawda? I możemy widzieć wszystkich przeciwników przez ściany. Tam w najbliższym naszym rejonie. To jest fajna rzecz. Naprawdę, jeżeli ktoś dobrze to wykorzystuje, to można tak obchodzić i naprawdę mieć wysokie wyniki w tej grze przy pomocy tej zdolności. Nie? A i w ten sposób omówiliśmy wszystkie klasy ich zdolności i ekwipunek, jaki posiadają. Ale jeszcze, jak jesteśmy, poruszmy też kwestię czego? Ano, tak jak było w tych reklamówkach, prawda? Tam było strasznie, że będziemy mieli grom, te jednostki specjalne i tak dalej. No i jak to wygląda? No szczerze mówiąc, to jest nic innego jak zwykłe skórki. To nam nic więcej nie daje. To jest po prostu zmienia nam wygląd. Widzicie, mamy szturmowca gromu, damy ten, mamy Niemca, mamy Brytyjczyka i tak dalej. Co prawda wiadomo, że odblokowujemy danych tam powiedzmy grupę jakąś tą szturmową, no to też zyskujemy ekwipunek tego. Nie? Czy tam odblokowujemy broń i tak dalej. Ale nie ma później problemu, żeby na przykład odblokowujemy, prawda, Navy Seals, czy jak ktoś tam czyta i możemy później cały ten ekwipunek wyznaczyć odblokowanemu naszemu gromowcowi, więc no tak jak mówię, to są zwykłe skórki, to jest estetyczne zmiany, to nic więcej ze sobą to nie daje, nie? I jak jeszcze jesteśmy, zwróćmy uwagę na moją broń, bo także są tu możliwości dość duże, no. Są po prostu możliwości kustomizacji broni, prawda? Możemy sobie wybrać, prawda, tak jak mam tutaj tu widzicie wszystkie bronie, jakie są dostępne dla szturmowców, nie? Każda klasa ma dostępne tyle samo broni, nie? Więc to jest raz, dwa, trzy, cztery. No 12 broni. Każda klasa ma 12 broni. Okej. Okay. I teraz tak. Każdą broń możemy sobie dowolnie tam modyfikować w jakiś sposób, bo to nie jest tak, nie stworzymy takiej hybrydy, jak powiedzmy w Army of Two, tylko musimy sobie radzić z takimi... Każda broń ma jakieś tam dedykowane rzeczy dla siebie. Jak widzicie, to mamy parę rodzajów tych celowników, czy optykę, mamy lufy i też jak zauważyliście, wszystko nam to zmienia statystyki, które są tam w górnym rogu, prawda, zasięg skuteczności i tak dalej, nie? Więc można po prostu dopasować broń pod siebie, nie? Oprócz tego mamy jeszcze wylot lufy, komorę zamkową, czyli te kolby, magazynek chyba nic nie zmienia, to jest też estetyczny taki wybór, no i wzór maskujący, prawda, możemy sobie, widzicie, tutaj dowolnie, jest bardzo dużo wzorów, które odblokowujemy tam robiąc postępy w rozgrywce, czyli standardowo. I tak to się wszystko prezentuje. Dobra, omówiliśmy wszystkie klasy, omówiliśmy jak mniej więcej wszystko wygląda, więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i zapraszam może na następny materiał. Trzymajcie się, cześć!